Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani, 11 sierpnia w piątek, praktycznie koniec tygodnia. Kochani, dziękuję Wam za to, że jesteście. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Kochani, dziękuję Wam za każdy komentarz. Dziękuję za każdy ślad, jaki zostawicie pod filmem oraz z całego serca dziękuję za każdą obejrzaną reklamę. Moi drodzy, dzisiaj będzie krótko, a treściwie o wdzięczności. Będę o niej przypominać zawsze i wszędzie, najczęściej jak się da. Wdzięczność. Rano się budzimy i czujemy wdzięczność. Zobaczcie u mnie na ścianie. Widzicie? Zrobiła się. Gdzie tu jest mój palec? O, to jest tu. Widzicie? O, to jest tu. O tak, to jest tu. To jeszcze jedno jest wyżej, tylko żeby mnie zepsuła. Tak, jedno światełko wyżej. O, jeszcze taki kawałeczek tęczy mam wyżej. Wiecie, kiedy widzę takie rzeczy, ja od razu, moje serce jest takie, o, to aniołki pokazują, że tu są, że są przy mnie, że damy radę. O, świeczka nieodpalona. Jak to się stało? Ja tak, bo ja dzisiaj jest bardzo rano. Organizm nieprzyzwyczajony. Ale kochani, no jak to z tą wdzięcznością? Od jutra wracamy do wyzwania. Więc na pewno przerwaliście to wyzwanie przez to wszystko, co się u mnie działo, że nie mogłam tego dokończyć. Więc kochani, zapraszam i polecam zacząć od nowa. Tam na moim kanale jest w playlistach wyzwanie. Wdzięczność. Kluczem do szczęścia. I tak, kochani, jest. Kiedy się budzimy, to pierwsze, co powinniśmy poczuć, powinniśmy, nic nie musimy, ale wiedzcie, że kiedy budzimy się z wdzięcznością za to, że jest nam dane przeżyć kolejny dzień, nasz światopogląd będzie zupełnie inaczej wyglądał. Kiedy odetniemy się od rzeczy, które nas irytują, wiecie, takimi rzeczami, ja nie mówię, żeby wychodzić całkowicie, ja nie mówię, żeby w tym nie brać udziału, ale w pewnym momencie, jak już przestaniesz wkładać negatywne emocje w to, co wkładasz w tej chwili, to zacznie Ciebie mniej dotyczyć, nie będzie wywoływać w Tobie burzy, frustracji, złości, ale to będzie przy Tobie, ale nie będzie w Tobie. O właśnie, dziękuję, tu mi tak pięknie góra podpowiada. Będzie przy Tobie, ale nie będzie w Tobie. Będziesz brać w tym udział, będziesz się tym interesować, ale nie będziesz wchodzić w to emocjami, tak jak wchodzisz w tej chwili. Dużo jest takich rzeczy, ogrom jest takich rzeczy. Z wieloma rzeczami na świecie się nie zgadzamy, ale pomyślcie sobie tak. Jeżeli dzieje się gdzieś tak, jak się dzieje, to widocznie te dusze chciały tego doświadczyć. To nie Pan Bóg karze ludzi, pamiętajcie, bo Pan Bóg nie jest od karania. Pan Bóg jest od kochania. On nas kocha. A to, co się dzieje tu na ziemi, to my sobie sami gotujemy. I być może jakieś dusze zeszły coś odpracować, coś poprzeżywać. Skup się tylko i wyłącznie na swoim świecie. Czuj wdzięczność do swojego świata w inną stronę. Wysyłaj tylko i wyłącznie miłość. Jeżeli gdzieś chcesz wysłać złość, nienawiść, to po prostu odwróć się i ten temat omiń. Tam nic nie wysyłaj. Bo w momencie, kiedy będziemy zasilać coś złością, nienawiścią, to będziemy to dokarmiać, będziemy to zło potęgować. Nie musimy robić tego fizycznie. Wystarczy, że robimy to energetycznie. Jak już zdamy sobie sprawę, że energia, moc energii jest taka sama silna, jak nie silniejsza niż ta moc fizyczna, to zobaczycie, co się na świecie zadzieje. To jest, to już coraz więcej ludzi mówią, że mówi się, że coraz więcej ludzi się budzi. Budzi się właśnie do świadomości, że mamy też energię, że te nasze myśli mogą naprawdę zrobić wiele. Wiecie, teraz wchodząc w inną częstotliwość i tutaj z 3G na 5G na 16 fu, F, gdzie takie informacje, nie wiem, ja w takie informacje nie wchodzę. Wiem tylko, co się dzieje, że to, co myślimy, to co myślimy, to
ma moc sprawczą i w tej chwili naprawdę bardzo, bardzo szybko nam się potrafi to zrealizować. Bardzo intensywne to jest. Jak czasami kiedyś coś pomyślałam, żeby mi się wydarzyło, przydarzyło, czy to by było fajne, to musiałam czekać i czekać. A w tej chwili czasami pomyślę, wyjdę, jest. Więc trzeba też zdać sobie sprawę z tego, o czym marzymy, co myślimy. Więc ta nienawiść i złość wysyłana gdzieś potęguje, dokarmia. Świat energetyczny jest równoległy z naszym światem fizycznym. I to, kochani, pamiętajcie. Więc najbezpieczniej, najlepiej skupić się na wdzięczności. Ja nie mówię, że my mamy cały dzień żygać tęczą. To nie ma tak być. Nie ma być uciu. Nie, jak mamy ochotę rzucić jakąś tam na K, to sobie rzućmy. Jak mamy ochotę poprzeklinać, to sobie poprzeklinajmy. Ale starajmy się nie zasilać energetycznie czegoś, co już nam nie służy. Czegoś, co jest... Widzicie, no nawet mi nie chce przejść przez gardło słowo złe, tylko coś, co nie jest nasze. A wywołuje w nas emocje inne niż miłość, wdzięczność, szacunek. Odwracamy się od tego po prostu. Nie należy do tego świata, to nie jest moje. A jeżeli jest twoje, to znaczy, że ci coś pięknie pokazuje. Jeżeli ty w tym uczestniczysz, to coś ci na pewno pokazuje. Wiecie, teraz jest w ogóle też taka przesadność wyolbrzymiania wszystkiego. Kiedyś, tak ostatnio fajnie gdzieś przeczytałam, bo w Niemczech spadł grad i tego gradu spadło dużo i tu katastrofa pogodowa, tratatata, trututu. Po prostu spadł grad i zostawmy to. Nie trzeba tego rozdmuchiwać. Sprzątnąć grad, dziękuję, nie ma. I tak się dzieje. Czuć szacunek do Matki Ziemi. Czuć szacunek do wody, czuć szacunek do wszystkich żywiołów, wszystkich zasobów mineralnych. Przecież my to wykończymy. Słuchajcie, kiedyś, ja pamiętam takie czasy, jak kiedyś tak było. Nie było ciepłej wody w domu. Mama grzała wodę w garach i najpierw ja się szłam kąpać, a później ktoś po mnie. A teraz dzieciaki lecą pod prysznic i czasami stoją pół godziny. Medytują pod tym prysznicem, nie wiem, co tam robią. Ale tak się dzieje. Taki szacunek do zasobów mineralnych, czyli do wody. Starajmy się skupić na wdzięczności. Wdzięczność za to, że mamy co do zjedzenia, że mamy czego się napić. Wdzięczność za to, że jesteśmy. Wdzięczność za to, że mamy internet. I możemy posłuchać, możemy sobie tutaj być. Powiem wam, ja zaraz coś wymyślę i się zobaczymy. Jeszcze chwilkę, jeszcze sierpień do końca. Zleci, Jaś pójdzie do szkoły, bo ma teraz wakacje. I będziemy tutaj naprawdę mocno sobie działać, pracować, medytować, uczyć się wdzięczności, uczyć się, jak nie wchodzić emocjonalnie, bo to wcale nie jest proste. To wcale, uwierzcie mi, nie jest proste. Znaczy się też nie można mówić, tak? Bo sobie kodujemy w głowach. Ale tu gadam. Także dobrze, kochani. Dzisiaj wdzięczność za wszystko, za każdy postawiony krok. Dlatego, że mamy nogi. Dlatego, że możemy chodzić. Zobaczcie, ile osób nie może dotknąć stopą ziemi. A my możemy. Możemy sobie chodzić. Mamy ręce. Możemy popracować przy kwiatach. Możemy cokolwiek zrobić. Mamy zmysł dotyku. Czujemy, mamy czucie. Możemy widzieć, możemy słyszeć. Możemy mówić. Zapraszam was również do wysłuchania o czakrach. Jest czakra gardła nowa, wczoraj ją wstawiłam. Czym jest dla nas czakra gardła i jak warto z nią pracować? Dobrze, kochani, to co karta na dzisiaj? Wdzięczność, wdzięczność, wdzięczność. Nie wchodzimy tam, gdzie nie ma nas. Nie wchodzimy emocjonalnie tam, gdzie nas nie ma. Jakieś, wiecie, różne zjawiska dziwne. Nie wchodzimy. Po prostu. Nie i koniec. Jeżeli chcesz wejść, to wejdź, ale nie zasilaj tego energetycznie. Nie dokarmiaj. Ja to mi taka energia, jeżeli już wysyłamy złość, to wiedz dokładnie, że uczestniczysz w tym wszystkim. Dosłownie uczestniczysz, bo ten świat energetyczny jest tak samo prawdziwy jak świat fizyczny. Szkoda, że tego się od początku nie mówi. No ale...
co zrobić. No dobrze, kochani. Karta na dzisiaj. Co karty chcecie nam na dzisiaj powiedzieć? Na dzień 11 sierpnia. Co chcecie nam, karty kochane, powiedzieć? No i co mamy? Co my tu mamy? Oswobodzenie, uwolnienie od schematów i kontraktów dusz oraz przeszłych żyć. Gdzie co, kochani, to sobie jutro zrobimy. Tą kartę zostawimy. Ale to jest bardzo ważne, żeby uwolnić się od wszystkiego. A co tu jeszcze mamy? Strażnicy Ziemi, nie jesteś sam. Pradawni przodkowie stoją u Twojego boku. Nie jesteśmy sami, dokładnie, to są strażnicy. Oni, te grady takie, które lecą z góry, to są też przy okazji jakieś przestrogi. Oj, uważajcie, uważajcie, co Wy tu wyprawiacie. Oj, uważajcie, zastanówcie się, ile na przykład z jakich rzeczy korzystacie, z których nie było kiedyś. Na przykład korzystacie, bo a wcale z nich nie trzeba korzystać. Jak to jest? No dobrze, kochani. Przytulam Was wszystkich bardzo mocno. Może sobie jeszcze ci strażnicy ziemi przeczytamy, co? Strażnicy ziemi. To o tych przodkach sobie jutro porozmawiamy, o tych kontraktach, które zawieramy w poprzednich życiach i w tych też, które mogą ciągnąć się za nami na przyszłe życie. Strażnicy ziemi. Strażnicy ziemi. Nie jesteś sam, pradawni przodkowie stoją u Twego boku. Masz wsparcie, nie stoisz sam. Masz wspaniały zespół pomocników, zarówno w tym świecie, jak i na ziemi. I są tutaj po to, aby pomóc Ci na każdym kroku. Wystarczy poprosić ich o wsparcie, po to tu są. Strażnicy ziemi są pełni uznania dla pracy, którą już zdążyłeś wykonać i są gotowi do działania za Twoim pośrednictwem. Podają Ci do stóp i dziękują, że chcesz ich wspomóc. Poświęcić życie na ochronę Ziemi na Twój wyjątkowy sposób. Nadszedł czas, abyś zwiększył swoją zdolność do otrzymywania wsparcia w świecie fizycznym. Może ono przybrać formę bogactwa finansowego, przysług ze strony obcych ludzi lub ludzi chętnych do pomocy w Twojej pracy. Jedyną rzeczą, która Cię obecnie hamuje, jest Twoja zdolność do otrzymywania wsparcia. Należy Ci się nagroda za pracę, którą wykonujesz. Nie musisz działać sam. Poproś strażników ziemi, aby pomogli Ci w Twojej misji. Otwórz swoje serce i zrozum na otrzymanie więcej, niż myślałeś, że możesz dostać. Jakiego rodzaju wsparcia potrzebujesz? Poproś o nie już teraz. I modlitwa. Jestem gotów na otrzymanie o wiele większego wsparcia w życiu i w pracy. Przywołuję je już teraz. W tym miejscu dodaj wszelkie inne szczegółowe prośby. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Także prośmy o wsparcie. Nawet w tym takim narzekaniu, denerwowaniu się na jakieś rzeczy, które nas nie dotyczą, prośmy o wsparcie. Poprośmy, że albo chcę to zrozumieć, albo nie chcę w tym uczestniczyć. I prośmy, prośmy o wsparcie. Ono jest dla nas. A oswobodzenie sobie zostawimy. Bardzo ciekawa karta. Przytulam Was wszystkich. Jestem ogromnie wdzięczna, że tu jesteście. Nawet nie wiecie, jak bardzo. I ja nie mogę, bo się wzruszam. Taki człowiek ze mnie delikatny. Przytulam, kochani, życzę cudownego dnia.